dzisiaj jest dzień 1 marca i już od 2011 roku dzień ten jest świętem narodowym pamięci żołnierzy wyklętych. W tym dniu czcimy pamięć żołnierzy polskiego podziemia antysowieckiego i antykomunistycznego, którzy działali na terenach RP w latach 1944-1963. My jako zespół szkół w Sokółce po raz drugi włączamy się w organizację przedsięwzięcia biegu Tropem Wilczym. Za chwilę pokonamy trasę o długości 1963 metrów, która symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego o pseudonimie Lolek. W tym dniu również solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, z uczniami naszej szkoły, uczniami ukraińskimi, którzy na skutek działań wojennych musieli opuścić swoje domy, swoje miejsca zamieszkania, przeprowadzić się do Polski i podjąć naukę w nowych szkołach. Pamiętamy przy tym, że wolność nikomu nie jest dana na zawsze. O wolność trzeba dbać, wolność trzeba szanować.